wszystkim tkwi młodość, odwaga i bunt. Tego na front wezwał Mao Tse-tung. W dal poszły i zginęły nędza i głód. Tego pragnie Mao Tse-tung. Wolne Chiny, jak dobrze tu żyć. Kraj prastary jest nowo dziś. Jakim byłem dzieckiem? Byłem dzieckiem dość grzecznym, wie pani, ale to były akurat ciężkie czasy, bo ja się urodziłem przed wojną, potem była wojna, okupacja, potem było wyzwolenie, no to było to właśnie tak okropnie, że trudno było marudzić, bo to trzeba było się cieszyć, że się mi otrzymać do zjedzenia, więc specjalnie akurat tak nie. Znaczy byłem normalnym dzieckiem na miarę czasów i okoliczności, jakie się wydarzały. A czy pana wyobrażenia o dorosłym życiu się sprawdziły, czy potem było zupełnie inaczej? Nie wiem, jakie miałem wyobrażenie o dorosłym życiu. Natomiast ogólnie życie dorosłe, czy mi się sprawdza? Wie pan, ja nie jestem entuzjastą tego wynalazku pod tytułem życie. Ja uważam życie za najbardziej okrutną formę istnienia materii, jaka w ogóle może się zdarzyć. Tyle w tej sprawie mogę pani powiedzieć. Tak trudno mi teraz tak żartobliwie mówić, bo czymś takim. Ja rozumiem, pani mnie pyta, to ja muszę coś powiedzieć. No dobrze, to zadam kolejne proste pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy ma pan jakieś takie marzenia, które towarzyszą panu od dzieciństwa, które być może już pan zrealizował? Proszę pani, ja właściwie tak. Wydaje mi się, że jestem człowiekiem przez los nagrodzonym w sposób nadzwyczajny i wyjątkowy, a mianowicie całe moje życie zawodowe spędzam w teatrze lub z pokrewnymi dziedzinami, jak kabaret, czy film, i estrada, i teatr, i znowu teatr. Więc piszę dla teatru bardzo dużo, właśnie wszystko, co robię zawodowo, to jest związane właśnie z aktorami, z przedstawieniami, z filmem, z telewizją, z radiem, z kinem, teatrem właśnie, więc po prostu, wie pani, no, myślę, że coś nadzwyczajnego musiało nade mną czuwać, że tak szczęśliwie mi się to ułożyło, że ja coś takiego robię i tym się zajmuję. To jest po prostu dla mnie... Przerażenie mnie ogarnia, gdybym sobie pomyślał, że ja bym nie był tym, kim jestem. O, tak powiem. Czyli się zrealizowało wszystko. Właściwie, wie pani, nigdy o tym nie marzyłem, tak? Bo nie miałem takiego, że ja miałem marzenie, że ten, ja chodziłem na Politechnikę i uczyłem się chemii, studiowałem chemię. Ale to tak się los potoczył, że znalazłem się w teatrze, w kabarecie i potem już tak właściwie zostałem tam. Mieliśmy taki klub w latach 50. Stodoła się nazywał, był to dawny budynek jadłodajni dla budowniczych prac kultury i nauki. Budowniczowie radzieccy mieli swoją taką dzielnicę mieszkaniową w Warszawie, Jeronki, i swój taki duży bardzo barak drewniany, w którym mieli śniadanie, obiad, kolację, bo to blisko tego pałacu kultury. I później, kiedy już to zbudowali wszystko, no to zostawili to studentom Politechniki. No bo jako inżynierowie, budowlańcy, no, zostawili to Politechnice i to był klub Politechniki. No a ponieważ ja byłem studentem Politechniki, no więc w tym klubie się znalazłem, no i stąd się zaczęło, a potem to jest. Gdyby nie było pasu kultury i nauki, to by mnie nie było. A gdyby pan mógł cofnąć czas, to jest taki moment, do którego pan by chciał wrócić na moment, na chwileczkę? Nie. Niech idzie do przodu. Powiedz mi, po co jest ten miś? Właśnie, po co? Otóż to, nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Tak zupełnie inne beczki już na koniec. Proszę powiedzieć, jakie pan muzyki słucha na co dzień? Proszę pani, więc ja na co dzień w ogóle staram się nie słuchać muzyki, dlatego że ja uważam, że to jest wielkie nieszczęście, że muzyka jest tak łatwo dostępna. To znaczy właściwie ja raczej unikam muzyki na co dzień, bo gdziekolwiek się znajdę, wszędzie jest muzyka. Wchodzę do sklepu, gra muzyka. Wychodzę ze sklepu, gra coś na ulicy. Wchodzę do dużego domu handlowego, słyszę 4 muzyki na raz i jakiś występ jeszcze dodatkowy. W taksówce gra muzyka obowiązkowo. Ja bym prosił taksówkarza, żeby on zgasił radio. On się obraża na mnie, bo jemu to nie przeszkadza, bo on tego nie słyszy.
winda, hotel, wie pani, właśnie, no wszędzie, gdziekolwiek się znajdziesz, no w kawiarni. Gdy pan wchodzi do domu, to nie włącza pan muzyki? Nie. Ja lubię ciszę. Ja mam radio w samochodzie, to radia nie używam w ogóle i zabraniam innym po prostu. I w domu też nie ma muzyki, to znaczy jak chcę, to idę na koncert, o, wtedy tak. Ale lubię słuchać muzyki wtedy, kiedy ja chcę, a nie dlatego, że muszę słuchać, dlatego, że ona jest wszędzie, a jest wszędzie. Jestem poproszony o pozdrowienie Państwa, więc korzystam z tej okazji i wszystkich widzów e-kabaretu bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę, no właściwie chciałem powiedzieć zdrowia, ale bardziej szczęścia. Życzę, dlatego że szczęście jest w życiu najważniejsze. Jak się ma szczęście, to ma się i zdrowie i wszystko inne, co jest potrzebne do życia spokojnego. Dziękuję bardzo.